Orlandy, jeszcze walczy burda, ale świetna runda. Bo to jest może zielone światło dla Amazing Team. Zależy od ustawienia 4-1 albo 3-2. Nic więcej zawodnicy nie zrobią. Po CT skraca po prostu się ciężko. A co do zawodników Samsung 4Gamers, jeśli chodzi o spotkanie z Izako Bors, oni chyba właśnie grali po stronie Terror, jeśli dobrze pamiętam, i tam wykręcili naprawdę bardzo dobry wynik. Jasne, Alcent Team na pewno będzie wyglądało solidnie, a przynajmniej tak nam się wydaje. Za chwilę to wszystko będzie zweryfikowane, także dajmy szansę jednym i drugim. No oczywiście, tutaj Samsung 4Gamers musi sobie zwiększyć szansę na mapę numer 3, a tą mapą ewentualnie będzie mapa Dekasz, no ale właśnie, najpierw trzeba przejść przez Traina. Tak, terroryści, szybkie wejście na bomb otwarty przez Smoka, ciekawa zagrywka. Mafros i Mobs Team jednak z USP przesuwali obok nich Jaku, ale co z tego, skoro to jest frag na PHR-a i jeszcze jeden do tego zawodnika. Przewaga po stronie Samsung 4Gamers, 5-3. PHR, o dziwo, jeszcze nie trafiony, cały czas 100 punktów życia. Teraz jednak bardzo ładny headshot od Mafrosa, ale bomba będzie już zaplantowana przez TAO. Mafros, no musi poczekać na wsparcie partnerów, gdzieś tam wychyla się Peter ze starego PSA, jeszcze Pienix i Peter po jednym fragu. I nagle mamy przewagę po stronie CT, TAO jednak wciąż walczy i Orocz znaczy. Tak, teraz tylko TAO, Pienix kończy na tę pistoletówkę. 3 fragi od Pieniksa. Pamiętamy, że na Mirage miał kłopot, żeby dobrze wejść w mecz. Tak teraz od rundy pistoletowej Pieniks już 3 fragami, także dobry początek. No i też dobre odbijanie ze strony Alcent, bo nie zapominajmy, to Samsung 4Gamers miało sporą przewagę. Tak i ciekawa sprawa, tak jak mówisz, była spora przewaga. Niestety zabrakło chyba dogodnych pozycji. Tam zawodnicy odbijali dobrze od strony od nogi, od strony starego BSA. Tam z czegoś zabrakło, tak Samsung 4Gamers. Ryzykowna decyzja, ale widzimy, że no niezbyt dobrze wyszło rzucanie broni zawodnikom podczas freestyle'a, tak musieli poświęcić 10 sekund regulaminowego czasu. No gdyby Snatchy i Marcos chcieli zagrać po prostu agresywniej od razu na piki przy pomocy AK, no to byłby problem, no bo jednak na szybko tych pozycji zająć się niestety nie udało. No to bardziej, że Alcent jest biegaczami, mogliby sobie szybko podbić już podaną pozycję. Tak jest, tak to lepszej broni nie miał, mimo to zagrał zbyt agresywniej, bez najmniejszego problemu, Mafros sobie z nim poradził. No, jest Marcos, jest Snatchy, może oni pokażą się z dużo lepszej strony, bo to oni tutaj muszą być postaciami pierwszoplanowymi. No zobaczmy, na bombsite B ustawionych dwóch zawodników CT. Jest Mopsy na blisko, troszkę dalej, bliżej Eski, Pienix, mają czwórkę, ale właśnie Marcos ma kałasznikowa. Widzimy, że ten kałasznikow jest lepszy w tej sytuacji. Mopsy jednak walczy, Jaku na plecach, on za chwilę będzie mógł namieszać. Jaku, jest jeden frag od niego. No i bomba wciąż na plecach Mynia, ten już plantuje, chociaż nie, to jest fake. Liczy na to, że ktoś mu się jeszcze wychyli. Tak, Snatchy musi ubezpieczać, no Mynio po raz kolejny fejkuje, Mynio niecelnie, Jaku na plecach. Snatchy jeszcze walczy, zobaczmy, dwóch na jednego, Snatchy kolejny frag. I Peter, ten tylko ze scoutem, chociaż ma też Digla i ma informację, że Snatchy musiał być obity. 32 HP na koncie Snatchy'ego, więc Peter wspomoże się tym scoutem. Tak, terrorysta wciąż może to zrobić, no, naprawdę 3 na 1, na pewno niełatwa sytuacja dla Snatchy'ego. Tak, teraz 1 na 1, no i Snatchy sprytnie ucieka spod tego bombsite'u B. Peter, jak widzimy, nie ma o tym zielonego pojęcia, także Snatchy troszkę przebiegle się zachował w tym momencie, no ale dobrze, trzeba tutaj oczywiście próbować wszystkiego, jeżeli chce się wygrać rundę. Wszystkiego, co dozwolono oczywiście. 13 sekund do końca, Snatchy już na bombsite otwarty, no Peter widzimy, że dużo, dużo dalej, ale za chwilę ostatni z zawodników CT będzie wiedział, gdzie dokładnie musi się udać, żeby wygrać rundę. Tak, Snatchy ma teraz sporo czasu na to, żeby się przygotować na odbijanie zawodnika Alcent. Ten jednak już nie krąży po mapie, przycelowany po prostu na spokojnie, skampiony. I Peter rozpoczyna poszukiwania. Widzimy też, że zawodnik Alcent nawet nie ma defa. Ma co prawda smoka, którego za chwilę będzie musiał wykorzystać. Ale właśnie, brak defa może mu tutaj utrudnić to odbijanie. Leci ten smoke, no Snatchy będzie ryzykował. Teraz jednak Peter kontra Snatchy. No i pytanie, czy widzieli się rywale? No na pewno Peter nie ma pojęcia. Tak teraz Snatchy zdradza pozycję, ale oczywiście Peter już nie ma czasu na to, żeby rozbroić tę bombę, więc to będzie punkt zdobyty przez Samsung 4Gamers. Mimo że Snatchy jeszcze ginie, to oczywiście i tak jest bohaterem tej rundy. To była sytuacja 3 na 1 tak naprawdę, a mimo to Snatchy poradzi sobie bez najmniejszego problemu. Momentalne zreagowanie zawodnika, który wychylał się od góry. Alcent Team bardzo lubi przegrywać wygrane rundy. To można było rozegrać dużo, dużo lepiej. Nie ma sensu mówić indywidualnie. Ostatnia dwójeczka. No bo co do tego fraga na górze, tam to była Jaku, osoba, która zachodziła wszystko od góry. Okej, no on tutaj nie miał zbyt dużych szans. Tak 2 na 1, jeden odchodnika, drugi gdzieś na daleko. Peter też wypuścił Snatchy'ego, a ta gra na czas. No, Snatchy miał sporą przewagę, jeszcze brak defuski to u Petera. To musiało tak wyglądać, także no, idealna runda, aby wrócić dobrze i do spotkania. Tak na terenie też wiadomo, że sporo rund po stronie im się przyda, bo przypomnijmy, mówiłeś o wyniku 16-3, tak wtedy ten rewelacyjny wynik udało się wykręcić właśnie po stronie Terro.
Na blisko Jakub, PHR również, no i PHR ma teraz sporo szczęścia. Mocno bity zawodnik Terro, jak mógł tutaj zaskoczyć, ale jeszcze w tej pozycji jest Synaci. Jest również Markoś, ale właśnie widzę, że jednak zawodnik CT nie był sam. Mafros też na pozycji, tak Mynio nie daje sobie rady, więc wciąż walczy Arsen Team, Synaci obity, PHR również. Naprawdę ciekawe wyjście w tym momencie od Tao. Mopsim, no były tam jakieś małe problemy Tao, ale jednak ginie Mopsim i przewaga wraca do terrorystów. Tao widzimy, że z następnym flagiem i zostaje tylko Pienix. Także może i Samsung for Gamers jest mocno bite, Synaci, Tao i PHR, ale raczej runda trafi na ich konto, chyba że Pienix nagle zaszalałby z tą CZ-ką. Będzie próba wejścia na plecy od małej drobiny, ale jest na to przygotowany z zawodników Samsung for Gamers by Inet Cox. Z chwilowo PHR plecami, no i Pienix to wykorzystuje. Już podniesiony scout, zobaczmy, Pienix, no gdyby trafił Markosia, to szanse byłyby naprawdę spore. Tak jednak Markoś celnie, prosto w głowę. I proszę, Samsung for Gamers by Inet Cox obejmuje prowadzenie, a to też zmusza graczy Arsen do tego, żeby ci rozgrywali w tej rundzie rundę eko, także szansa na trzeci punkt dla terrorystów jest spora. Tak, oczywiście, no Mafrozu wystarczy pieniędzy, aby móc cieszyć się AWP bez Kevlara. No, wydaje mi się, że nie będzie jakiś większy problem, jeżeli oczywiście Mafros zdecyduje się na troszkę defensywniejszą grę. Tak, oczywiście, raczej szybka runda wpadnie na konto terrorystów. No, bardzo mocny standard na tym terenie mają zawodnicy z Samsung for Gamers by i Netbox. Zwróćmy uwagę, co to jest o czwarty frag na jego konto. Zostaje sam Mafros. Oczywiście są to ekofragi, ale to czas pokazuje, jak to się pewnie Promelo z Ace'em, ale oczywiście rewelacyjny Ace to nie był. Indywidualnie sami zawodnicy Arsen Team powolutku, po kolei. Promelo urządził sobie strzelnicę, no i czekamy. Jestem pierwszy full, jest Mafros właśnie z AWP-ą bez Kevlara. No i Arsen Team, ci nasi biegacze, czy oni troszkę tutaj coś pokombinują, czy jednak będą grali mocno standardowo, a moim zdaniem gra mocno standardowo przeciwko Samsung for Gamers raczej na trenie nie wyjdzie, gdyż po stronie teraz Samsung for Gamers jest naprawdę mocny i są w stanie grać i na szybko, i powoli, i te pojedynki indywidualne często kończą się dla nich dobrze, tylko właśnie dlatego, że mają lepsze pozycje, są w stanie naprawdę stworzyć sobie piękne środowisko do gry po Terro. A tym razem oczywiście dużo wolniej zawodnicy Samsung for Gamers. Pamiętamy Promelo rundę temu, po prostu wyjście od Elki, jak już widzieliśmy, Ace na spokojnie na przeciwniku, który grał rundę Echo. A teraz troszkę bardziej ostrożnie i Promelo, i jego partnerzy. Widzimy, że bomba jeszcze gdzieś pod małą drabiną. Tak będzie próba zajęcia chyba od nogi Tao. No tutaj Mopsim był w stanie znaleźć go przez tego smoka. Także pierwszy flag pada na konto zawodników Arsen. Obok Mopsima jest również Mafros ze swoją AWP-ą. Ten wcelowany w Elkę. Tu wychyli się Markoś, w międzyczasie Synaci na odnodze. Także od tej dwójki antyterrorystów będzie mnóstwo zależało. No zobaczmy, czy Mopsim dąży jeszcze jednego flaga, czy jednak Synaci zdąży przejść tą pozycją. Czas leci, więc Synaci się będzie musiał zaraz na to decydować. W międzyczasie Samsung for Gamers jeszcze ustawiony pod małą drabinką. Leci flash, sprawdzenie pozycji, Synaci plecami do Mopsima. Tutaj Mafros może dziękować swojemu partnerowi, że jednak był w tym miejscu w tym czasie, bo naprawdę to wyglądało dziwnie. Tymczasem Mynio z dwoma nawet fragami pod bombsite'em A i nagle mamy 3-3, próba zajęcia bombsite'u otwartego. Jeszcze jest Markoś, to naprawdę ciekawie robi to Mynio i zostaje nagle sam Pienix na trójkę terrorystów. Bomba już zaplantowana, Pienix przed szansą, zobaczmy, na spokojnie, jeszcze niezauważony, ale nie ma defa, nie ma smoka. Mynio znaleziony chyba też Markoś, no ale jednak Markoś niezbyt dobrze trafiony. Także runda trafia na konto terrorystów. Brawa dla Mynia, bo tutaj miał dobre wejście pod ten bombsite A. Tak, tak, oczywiście. Sami zawodnicy Arsen Team po raz kolejny będą zmuszeni rozgrywać rundę przy średnich funduszach. Brakuje mi dwóch AW, dwie AWP-y. Wiemy, że jak już wracamy tak mocno do tego pojedynku i Zakowors, tam mamy dwóch naprawdę dobrych snajperów, a mimo to Samsung for Gamers zrobiło sobie z nimi co chciał po tej stronie Terro. Głównie to była zasługa od nogi. Dobre kontrowanie Nexa, dzięki temu tak Promelo na nodach anty-eko, no jest po prostu mistrzem tej gry, przeszedł CS-a właśnie na nodach anty-eko, po raz kolejny trochę nie bez najmniejszego problemu, dwa fragi, TO wcelowany, runda trwa aktualnie 25 sekund i gdyby nie to, że 5 jest pod bombsite'em B, już by się dawno skończyła, tak teraz musi oczywiście zaryzykować i Synaci zajmie się kowarem pozycji, tak jeszcze ten weźmie bombę, także jest spora szansa, że runda potrwa troszkę dłużej, bo w tym momencie nikt nie zajmuje się małą drabiną. Zobaczmy na Pienixa. Spokojnie, już od tej drabinki, ale właśnie Synaci wraca na pozycji. Pienix był w stanie zrobić jednego fraga na Promelo i tak dość ryzykownie, ale wydaje mi się, że bez sensu aż tak mocno raszować po rywala. Właśnie, lepiej wrzucić granat, to nam prezentuje Markoś. No i 5-1 Samsung for Gamers na naprawdę sporym prowadzeniu, właśnie biorąc pod uwagę fakt, że jest to
strona atakująca, strona Terro, ale że wracamy do spotkania z Isaac Obors, to ten wynik nas w ogóle nie dziwi. Nawet jeśli teraz Arsen miałby nie dwie, a trzy. Pula, ale właśnie, trzy snajperki. No tak, także tutaj nawet sami zawodnicy Isaac Obors nie zdecydowali się na użycie trzech AWP. Tak teraz może to wyjdzie, no bo jednak mocno indywidualnie też grają zawodnicy Samsung Wargamers. No, też będzie uruchomiona odnoga, więc raczej będziemy widzieli to samo, co w dniu wczorajszym. No i zwróćmy uwagę, jest Pienix, ten ciekawie zajmuje zamek i to już jest kontra. AWP na zamku grająca agresywnie, a nie defensywnie. Tego mi brakowało w zespole Isaac Obors. Tam stąd raczej grał AWP defensywną. Nie pamiętam, czy chociaż raz poszedł na ten zamek. Możliwe, że poszedł wtedy był lepiej kontrolowany. Tak teraz Pienix, naprawdę bardzo fajne wyjście. Od razu jest przejęcie zamku i ta gra powinna być dużo, dużo łatwiejsza. Minuta 10 do końca, więc jak najbardziej Samsung 4Gamers ma jeszcze tutaj sporo czasu na to, żeby pokombinować. Ale właśnie, pytanie, ilu snajperek spodziewają się obecni terroryści? Wiedzą, że jest jedna u Pieniksa pod tym obsajtem zamkniętym. Oczywiście tutaj Mafros na odnodze też strzał oddawał, ale jest jeszcze Peter. Także naprawdę, gdzie terroryści nie wejdą, mogą napotkać spory problem. Tak będzie wejście od tej odnogi. No upierają się na to gracze Samsung 4Gamers. Jest znaczy, jest stało. Mafros raz podpalony, jeszcze chwilę wytrzyma na pozycji, ale jednak niepotrzebnie tymczasem Znaczy się wychyla. No ale jest odpowiedź od Mafrosa. Mamy wciąż przewagę po stronie CT. Ni czasu, coraz mniej, 35 sekund. Tak Tao rusza, stwierdził, że już skoro doszło do jakiejś wymiany na odnodze, to nie będzie nam więcej zawodników CT. Tymczasem menu trafia Mafrosa, no i nagle mamy 3 na 3, ale wciąż dwie snajperki po stronie antyterrorystów. Pienix już powoli lotuje, tak Peter, no nie trafia Snatchiego. Znaczy zabija Jakon, ale Peter teraz dzielnie walczy i Minio samotnie, ale piękna końcówka w wykonaniu Petera. Także te snajperki mimo wszystko zrobiły dobrą robotę. No tak, tutaj 4 fragi zdobyte przy pomocy samych AWP. Tak teraz raczej na 3 AWP już zawodników nie będzie stać. Te dwie pozostaną, które zostały oczywiście zachowane z rundy poprzedniej. To jest oczywiście problem, jeżeli gra się aż na tyle sztuk broni snajperskiej. Wiadomo, że niezwykle ciężko będzie zachować ten komplet przez kilka rund z rzędu. Teraz już nie ma jednej. Kto wie, czy w następnym rundzie znowu kolejny zawodnicy CT nie starczą. Ale najlepszą godą na AWP jest oczywiście rażowanie bombsajdu. A i taki gol właśnie został wybrany przez terrorystów. I widzimy, że działa rewelacyjnie, chociaż jest szybkie wyrównanie. Do czasu, Mafros już bym przekonany, że to będzie następnego fraga z tego Famasa. Jednak Mopsim na dobrej pozycji, to sporo HP, Mynio już czerwono. Ale właśnie, Mopsim nagle zostaje sam na 3 terrorystów. Wciąż ma jednak szansę. Zobaczmy, Mopsim na spokojnie, ale nie ma pojęcia, że na blisko jest Tao. Tak teraz Mopsim wszystko wie. No i pytanie, czy on to ugrał? Oj, bardzo mało punktów życia, już tylko 12. Znaczy to razem we dwóch zamykają go, no Znaczy! Jeszcze pomógł Mopsimowi, tak, ale no, tak jak mówię, no Samsung Wargames potrzebuje tak naprawdę tylko 15 sekund, tylko freestyle po to, aby skontrolować AWP. Te kole w jakiś sposób są czytelne, no bo jak na przykład, nie wiem, widzi się na mirażu 2-3 AWP, od razu rzuca się smoki na A, widzi się 2-3 AWP na terenie, od razu trzeba rushować bombsite również, albo tam jest najłatwiej zamknąć snajperów, aby ci nie byli w stanie zrobić zbyt dużo, jeżeli są dobrze rzucone smoki z respa. To nie ma z tym najmniejszego problemu, także był dobry call, Alcent Team, no potrzebuje tego forsa jak wody, oni zbili się oczywiście praktycznie do zera, widzimy już jakieś indywidualne skróty, ale no na mirażu to było wszystko naprawdę fajne, te pomysły były również dobre, pozycje były dużo lepsze, tak to jest na terenie, takie indywidualne wychylenia, indywidualne skrócenie bombsite'u B to nie jest coś, co może wyjść, także Samsung 4Gamers nie ma większego problemu, kiedy przeciwnik gra nawet forsa, kiedy kupuje do zera, bo i tak po prostu grają cierpliwie i tego na pewno już brakowało na mirażu. Potem było troszkę więcej cierpliwej gry, ale to nie wychodziło. Tak tutaj na terenie są w stanie grać swoim stylem, mimo że jeszcze mają jakiś minimalny stack pod bombsite'em B. Także to był taki większy plan, jeżeli chodzi o ten większy plan. Specjalnie chyba Pienix zraszał indywidualnie, by terroryści podpalili się pod bombsite B. Tak widzimy, co robi to. Tutaj tak idealna pozycja, tutaj sam Peter i zachowanie broni będzie dla niego sukcesem. No Snatchi widzimy, że już tutaj się w jedną pozycję wceluje, liczy na to, że Peter może coś się wycofa, ale nie, ten jeszcze walczy gdzieś na bombsite zamknięty, no ważne nie mówić bardziej o swoją broń, to jednak nie daje najmniejszej szansy, trzeci frag od tego zawodnika, 7 runda zdobyta przez Samsung 4Gamers, no i niestety, ale po stronie Arsen nie ma pieniędzy, także to, co zrobili zawodnicy Samsung 4Gamers na lanie z Isaac Obors, widać, że
raczej nie było przypadkowe. Mówię raczej, bo ten trening jeszcze nam się nie zakończył. To jest 7-2, to jest dopiero pierwsza połówka, to jest 10. runda. No ale jakby nie było, już widać, że Samsung 4Gamers na tym trainie gra rewelacyjnie. Nawet nie wiadomo, czy nie lepiej niż na overpassie, bo oczywiście ten overpass też jest mapą tej drużyny. Tymczasem przykłe wyjście pod bombset otwarty i to mi się podoba. Zawodnicy Samsung 4Gamers nie boją się szybko atakować podczas takich rund, wiedząc, że przeciwnik gra tylko pistoletami. Panowie, wyjdźmy, nie dajmy im się wyciągnąć pojedynczo, po prostu zraszujmy. I mało tego, Samsung 4Gamers w tej rundzie nie straciło żadnego swojego gracza. Tak jeszcze może zmieni to Pienix. Zobaczcie, że Pienix będzie pod celownik. No Pienix z USP wymęczył tego fraga. Mocno bity ostatni z antyterrorystów. Marcos już dojeżdża z CZ-tą. I to jest oczywiście znowu punkt zdobyty przez zespół atakujący. 8-2. No i za chwilę broń po stronie Alsen. Jedyna wygrana runda oczywiście na folu. Ta z ostatnich oczywiście, no to było zakupienie trzech AWP, tak teraz nie będzie pieniędzy nawet na jedną. Raczej Samsung 4Gamers znowu wróci do tego swojego powolnego stylu. Teraz zaskoczenie, teraz szybsze wejście pod bombsite A mogłoby nie wyjść. Smoki widzimy, że powolutku są rzucane, tak raczej jest jeszcze dużo spokoju w grze samych koksów. Także będzie wyrzucenie się powolne z granatu poro tego swojego starego stylu. I kiedy CT nie ma granatów, a zwróćcie uwagę, że jest minuta 35 do końca, został jeden smoku Mopsima. Okej, jest to odnoga, ten widzimy, że już smoka zaraz straci, także jeżeli drużyna na minutę 15 nie ma już ani jednego smoka, to wiedz, że jest albo idealna presja od terrorystów, albo jest i ta presja i po prostu problemy finansowe. Wyjście bez niczego i bez szansowicy Alsen Team. Zwróćmy uwagę, jaka miazga w tym momencie dzieje się na serwerze. Samym prostym standardem wygrywają rundę terroryści. Zostaje sam Pienix, jego pozycja oczywiście jest znana, bo on regularnie kryje bombsite B. I ta mała drabina powinna być oczywiście przez terrorystów kryta. To ona. 9-2. Nawet nie kładł bomby, on wiedział, że Pienix się tutaj pojawi. Dokładnie, także no idealnie przeczytanie zawodnicy Alsen Team. To jest po prostu szybkie wyciąganie wniosków przez Samsung 4Gamers. To jest siła tego zespołu. Oni momentalnie mają dobrego kola kontrolującego grę przeciwnika. Po raz kolejny runda półeko i obawiam się, że ten train też może nam się skończyć do trzech. No to na pewno byłoby coś, ale widzimy, że zawodnicy Samsung 4Gamers są nawet w stanie skończyć tego traina do dwóch, no bo aktualnie to jest właśnie 9-2. Tak teraz, no Taoni popisał się tym sprayem jako z następnym flagiem, więc Alsen Team ma bardzo dobry początek w takiej rundzie. Rundzie, w której oczywiście nie było lepszej broni, więc sprawa dla nich za ten początek. Zobaczymy, czy będą w stanie wykorzystać przewagę 3-5. Markus straci PHR wciąż po HP. Tak, Markus spokojnie od Elki. Partnerzy już ruszają od drabinki. No i Mafros celowany gdzieś z gniazda. Mało punktów życia, ale mimo to trafia piękną głowę Markosiowi. Znowu jednak terroryści odpowiadają. PHR i Snatchy. Snatchy wciąż z AWP-ą. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby mu nawet teraz z jakąś inną bronią. Tak, PHR męczy się. Mopsim w międzyczasie odkrywa bombę i mówi swoim partnerom, żeby ci uważali, żeby nie musieli specjalnie się wychylać, bo bomba jest jeszcze położona właśnie gdzieś daleko. Także tutaj bardzo ważne, żeby Alsen się nie pokazywało na pozycjach. Pienix przez to widzimy już, rotuje do Elki. On wie, że nie ma co ryzykować. Tak, Snatchy. Czy on się spodziewa? No niekoniecznie. Mopsima na plecach zostaje sam. PHR na trzech antyterrorystów, 40 sekund do końca. No i Pienix cały czas gdzieś w okolicach tej Eski, teraz już za bombsite'em. PHR nie jest tutaj wcelowany, chociaż chwilowo sprawdza Eskę. No teraz jednak mija się z Pienixem. Pienix też nie bardzo ma pojęcia, gdzie jest jego przeciwnik. No ciekawa sytuacja, ale w końcu odkrywają się zawodnicy. No i proszę, Pienix jeszcze mocno bija PHR-a i to Pienix kończy tę rundę. Bardzo ładnie zaskoczyli teraz zawodnicy Alsen. Dokładnie, 3-9, także no Alsen Team. Mimo, że miałbyś do trzech powiedziałeś, to może i będzie. Nie, nie, wydaje mi się, że jednak troszkę tych rund ugrają więcej, jest AWP Mafrosa. Może być jakiś element zaskoczenia, bo ostatnimi czasy Samsung 4Gamers zdecyduje się tylko na pojedyncze wejście od nogą, mimo że tam powinni swoje szanse upatrywać właśnie antyterroryści w międzyczasie. Dokładnie, to indywidualnie pod odnogę, reszta zawodników. Taki dziwny standard, bo sprzyjający przyjęciu bombside'u B, więc mieszają standardem zawodnicy Samsung 4Gamers. To mi się niesamowicie podoba, bo jak nie wiem, mamy mapę Cobblestone, mamy Mirage, no to na tych mapach spokojnie można mieszać standard. Tak, tutaj na terenie ciężko jest wymyślić kilka ciekawych rzeczy, no, ale widzimy, że koksy są w stanie. Bardzo fajne przejęcie turykowe właśnie w zamku. To indywidualnie jest w stanie nawet przyjąć odnogę. Piękna presja. Dwóch antyterrorystów jest zmuszonych przykryć właśnie pozycję. To nawet pewnie zdają sobie sprawę, że tam jest tylko to AO. No Mopsim być może za chwilę będzie to sprawdzić, ale tam jeszcze leży smoke. To AO no chwilowo wychylone, ale jednak tutaj
powstrzymuje się od dalszego wyjścia. No czas leci, 55 sekund do końca. Jest to powolne ustawienie, jeśli chodzi o Samsung 4Gamers, powolny atak. No i właśnie, pod B nie działo się zbyt wiele, jeśli chodzi o ostatnie rundy, więc to może być naprawdę ciekawe. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi i Phoenix, i Peter, bo Phoenix raczej nie ma wiele do roboty. Pamiętamy, że dopiero później, gdy miał informację, co się dzieje na A. Dobra, biegnę, dobra, idę. Tymczasem Tao i Mopsim na krótko na odnodze. Już myślałem, że Mopsim wyjdzie jeszcze dalej, tak to AO rusza, no i Mopsim sprawdza prawą stronę, ale to AO wygrał pojedynek. To jest bardzo ważny frag, który może namieszać zawodnikami Alsen. Peter i Phoenix jednak wciąż nową sajcie B, no ale właśnie to jest wejście od małej drabinki i mamy już 5-2, jeszcze będzie pod B, zostaje tylko Phoenix, a wiadomo gdzie on kryje, więc Samsung 4Gamer składzie bombę na 7 sekund do końca, na 10, przepraszam. No i właśnie Phoenix może myśleć tylko o zachowywaniu broni, no. Dziwnie to wygląda, że Samsung 4Gamers ma aż tak mocnego tego traina, naprawdę. Tak, i tu nie ma żadnych taktyk. To jest granie traina bez taktyk, może jakieś tam jedne przygotowane smoki do rushowania, bombsite'u, a... Nawet, wychodzę i strzelam głowę, ale tak nawet nie ma podstawowych, nie wiem, na Mirażu każdy team gra podstawowe smoki na A rzucone, dwa do prawej, jeden na resp CT. Tak na terenie, taka jedna podstawowa taktyka, to jest rzucenie po prostu trzech smoków do BS-a, aby nie było luki wychodzącej z mojej drabiny. Tak nawet tych smoków nie potrzebują zawodnicy Samsung 4Gamers. Naprawdę nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Chyba jedynym sposobem na zespół Samsung 4Gamers jest granie bombside'u B na odbijanie i cały czas granie w czwórkę bombside'u A. Innej opcji tak naprawdę nie widzę. Te wejścia na ten bombside A są zbyt dobre, bo Samsung 4Gamers cały czas atakuje bombside A. No właśnie, teraz mamy problemy u terrorystów, bo udało się zabić Tao na odnodze. Tam skrócił swoją pozycję Mopsim, nie mógł się zrezygnować indywidualnie. No i Mopsim, widzimy już przyjęty karsztukowy, dzielnie walczy jeszcze Peter. Nagle 2-2, ale Peter ostatecznie sam. Znaczy celowany, wyniósł też 100 HP, znaczy, oj, uciekł z tej pozycji. Ale trzeba przyznać, Peter był niezwykle blisko. Tak, jeszcze walczy Peter, no mnie oczywiście powinien się wychylić, po prostu zdobyć tego fraga. Tak, Peter zdał nawet podnieść karsztukowa. No i kto wie, co z tej rundy jeszcze nam się tutaj ciekawego wykluje, bo wycofał się Snatchy z bombą. Tak, Minion cały czas daje informacje o Peterze, ale widzimy, że Minion nie może go trafić. Peter od dłuższego czasu 30 HP, ale Peter też nie trafił ani razu Minia. No i Peter już wie, co się święci, chociaż Snatchy nie kładł bomby, ten się wcelował w pozycję. I jednak runda zdobyta przez terrorystów, chociaż naprawdę Arsen ciekawie tutaj walczyło, ale no... Tyle, jeśli chodzi o te walki. No Koks już grają pewnie, skoro przy 2-1, znaczy mając bardzo mało HP, jest w stanie pójść indywidualnie pod bombsite B, wcelować się za WOPy. Także, jeżeli miałoby Koks wygrać mapę, patrząc na sam styl zawodników Alsen Team, boję się, że sprawdzi się twoja zasada, kto nie wygrywa 2-0, ten przegrywa 2-1. No i właśnie Koks na pewno chcą z tej zasady skorzystać, chcą na pewno tego traina wygrać. Spore przyspieszenie pod bombsite'em, a... Widzimy, że standardowo, bez najmniejszego problemu, te fragi wpadają na konto. Chociaż tym razem może troszkę zamieszać Phoenix, bo zwróćmy uwagę, że w końcu ma drabina nieskryta. Phoenix z jednym fragiem. Gdzie jest drugi frag? Nie dostać tego drugiego fraga. No, ale jest sytuacja, 2-1. Szkoda, szkoda, bo Phoenix był przed ogromną szansą, no, ale jednak. To już jest taka presja w wyniku, że zawodnicy robią po prostu złe rzeczy. 12-3. Kwestia rundy pistoletowej, jeżeli Samsung 4Gamers pistoletówka wygra, wydaje mi się, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki, znowu wynik do 3. No właśnie, mówiliśmy o tym, że Samsung 4Gamers, wiadomo, chce tego traina wygrać, chce tutaj doprowadzić do tej trzeciej mapy, do mapy The Cash. Tak, i do tej zasady, o której też ja mówię, tak też weźmy pod uwagę to, że zawodnicy Samsung 4Gamers by Inet Cox, jeśli wygrają ten mecz, zagrają w meczu o wyjście z Isaac O'Bors, także to będzie doskonały rewanż za ostatniego lana. Tymczasem Promelo i Tao z jednym fragiem, ale jeszcze Mopsim z Eaglem, ciekawa zagrywka. Tak jako przyspiesza Peter, więc cały czas walczy Arsen Team, no i to są kłopoty po stronie CT. Tao mało HP, minie cała setka. No ale pozycja mienia znana, Mopsim widzimy, że nie boi się pojedynkować, tymczasem jednak to wyrównuje szansę. Właśnie, Peter jeszcze gdzieś tam na odnodze, Mynio się tego oczywiście spodziewa. Troszkę niewygodna pozycja ta, także ma tak mało punktów życia, ale Peter nie może go dobrze trafić, a nawet sam obrywa. Tak, Mopsim i Mynio, to też jest ważny pojedynek, no ale Mynio poobijany, więc tutaj Alsen Team wciąż ma spore szanse na to, żeby ugrać rundę pistoletową. Znane są pozycje antyterrorystów. Mynio, kolejna szansa, kolejna próba i prosto w głowę Mopsima zostaje sam Peter. Ten jednak był w stanie podłożyć bombę. No jeżeli zajdzie swoich rywali od pleców, to jak najbardziej może to zrobić, ale Mynio, no po prostu wcelowany idealnie. Także 13. runda trafia na konto Samsung 4Gamers by Inet Cox, ale trzeba przyznać, że tutaj Alsen Team
był blisko. To się mogło udać, to mógł być taki może nawet mały comeback na tym trainie, ale jednak nie. Jednak tutaj Nomenio bardzo ładne napędki zaprezentował, także 13-3, bomba była położona. No i Alcenti widzimy, że nie decyduje się oczywiście na jakieś takie wielkie zakupy, bo w następnej rundzie zagrają sobie terroryści fulla. No, zawodnicy Alcenti mu nie byli w stanie na szybko znaleźć dobrego rozwiązania na zakończenie tej rundy, bo początek rewelacyjny, tak końcówka, no i to pobijany, Minio pobijany, bez najmniejszego problemu. I tak ci antyterroryści te fragi zdobywali. Alcenti ciekawy, no bo jednak nie decyduje się na granie Force'a, widzimy, że są pojedyncze pistolety, ale bez Kevlarów. No i czy na samych diglach po raz kolejny Alcenti zrobi coś rewelacyjnego, Minio dużo zależy od timingu, no ale widzimy, że timing jest po jego stronie, udało się fraga zdobyć. Markus też sobie troszkę pofraguje, no bo nie oszukujmy się, ale troszkę niewidoczny zawodnik na tym trainie, tak na Mirażu, filar tego zespołu, zostaje Pienik, zostaje Peter. No tutaj może jeszcze się uda zabić, bo oczywiście pobijani antyterroryści, zostaje Pienik. Gdyby to była strona CT, na pewno zawodnicy by wiedzieli, że będzie gdzieś od strony toalet, no bo tutaj zawodnik jest wyjątkowo często. Tak, strona Tero i tak sam szafogens wiedziało, gdzie jest, także 14-3, 3900 ekwipunku, no i czekamy w tym momencie na fulla, no bo full to byłaby ciekawa opcja, aby pokazać się jeszcze, że można na trenie powalczyć i na pewno czym więcej rund w tym momencie zdobytych przez ten zespół, tak naprawdę mogą czuć się pewnie na ostatniej mapie. Chyba będzie szybkie wejście pod bombsy, a w kraju terrorystów. Teraz oczywiście są kałasznikowy, no ale już obijany gdzieś tam Peter. Jeszcze Markus na blisko w bombsajcie. Oj, ten troszkę za późno ze smokiem, ale jednak parterzy do pomocy są. I to Promero zdała pierwszego flaga. Zwróć uwagę na Menia, bo ten na plecach też sprawnie, dość szybko leży smok, ale Menio chyba i tak się wychyli i tak zaryzykuje. Dokładnie tak, frag dla Menia i zostaje sam Peter na trójkę graczy CT. Ten trafia po raz pierwszy w tej rundzie, mocno jednak obity i Menio widzimy, że zdobywa jeszcze jednego fraga, także mamy 15-3 dla zawodników Samsung 4 Gamers by Inet Cox. No naprawdę powtórka z ostatniej mapy. Ale ogólnie ja już powolutku buduję sobie w głowie porównania do poprzedniego LANa. Przegrana mapa przez Coxów minimalnie dwoma punktami, tak teraz po dogrywce. Potem kolejna mapa wygrana do trzech. Mogłoby przegrać trzecią mapę znowu tym samym wynikiem. Mam nadzieję, że nie. Tak było na LANie. Kto wie, czy również nie zdarzy się to właśnie podczas spotkania internetowego. No już powolutku oczywiście sami zawodnicy Samsung Fordonis chcą spotkanie skończyć. Margot jeszcze z fragami, sytuacja 4-2. No i chyba zaraz będziemy mieli koniec tego terena. No zobaczmy, Mafros jeszcze próbuje dojechać Markosia. No Mafros tym tekiem agresywnie, strasznie agresywnie, ale nieskutecznie. I zostaje Pienix, last man standing w tym spotkaniu, jeśli chodzi o traina. Ale jest ten granat zapalający, no oczywiście rzucony gdzieś tam na bombę, gdzieś tam na bombę. Pienix pali Staciego, ale to już nie ma większego znaczenia. Markoś trzyma fragami w tej rundzie i mamy 16-3 dla zawodników Samsung 4 Gamers by Inet Cox. Także wielkie brawa dla nich, no bo widać, że po stronie Terro przede wszystkim czują się jak ryba w wodzie, czują się właśnie jak koksy na trainie. Myślę, że to też będzie całkiem dobre sformułowanie. Jak najbardziej, także 19-17, pierwsza mapa. Miejmy nadzieję, że